Cześć! Hej! Posłuchajcie bajki o czerwonym kapturku. Czerwonym kapturku, no właśnie. A jeszcze ważna rzecz. Te obrazki, które oglądacie podczas słuchania, pochodzą z różnych bibliotek. Polska biblioteka nazywa się Polona. I tam pod spodem będziecie mieli linki, jak skończycie już słuchać i odpowiecie na wszystkie pytania. Mam nadzieję, że się Wam uda, chociaż uda Wam się, wiadomo, że się uda. Ale słuchajcie uważnie. To wtedy możecie sobie tam wejść i wyszukać cokolwiek chcecie o czerwonym kapturku. Może znowu chcecie powtórkę ze Śnieżki lub o jakiejś innej bajce. Słuchajcie, a potem odpowiadajcie na pytania. Była raz mała, słodka dzieweczka, którą kochał każdy, kto ją tylko ujrzał, a najwięcej kochała ją babcia. Nie wiedziała wprost, co jej dać. Pewnego razu podarowała jej kapturek z czerwonego aksamitu. A dziewczynce tak się ten kapturek podobał, że nie chciała nosić żadnego innego. Toteż nazwano ją czerwonym kapturkiem. Pewnego razu rzekła matka do czerwonego kapturka: oto masz, dziecko, w koszyku placek i flaszkę wina. Zanieś to babci, która jest chora i słaba i ucieszy się bardzo tym podarunkiem. Idź zaraz, póki nie ma wielkiego upału, a idąc nie biegaj i nie zbaczaj z drogi, bo mogłabyś upaść i stłuc butelkę. Kiedy zaś wejdziesz do pokoju, nie zapomnij powiedzieć babci dzień dobry i nie rozglądaj się wpierw po wszystkich kątach. Zrobię wszystko, jak każesz, przyrzekł czerwony kapturek mamusi. Babcia mieszkała w lesie, o pół godziny od wsi. Kiedy dziewczynka weszła do lasu, spotkała wilka. Ale czerwony kapturek nie wiedział, że to takie złe zwierzę i nie bał się go. Dzień dobry, czerwony kapturku, rzekł wilk. Dzień dobry, wilku, odparła dziewczeczka. Dokąd to tak wcześnie? Do babci. A cóż tam niesiesz pod fartuszkiem? Placek i wino. Mamusia piekła wczoraj, posyła więc trochę chorej i słabej babuni, żeby sobie podjadła i sił nabrała. A gdzie mieszka twoja babcia, czerwony kapturku? Och, to jeszcze kwadrans drogi stąd, daleko w lesie, pod trzema wielkimi dębami, stoi chatka otoczona leszczynowym żywopłotem. Na pewno tam trafisz, rzekł czerwony kapturek. Wilk zaś pomyślał sobie: to młode, kruche stworzonko lepiej mi będzie smakować niż stara babcia. Trzeba sobie sprytnie poradzić, żeby obie zjeść. Idąc kawałek u bok czerwonego kapturka, rzekł: spójrz, jak pięknie kwitną dokoła kwiatki. Dlaczego nie patrzysz na nie? I zdaje się, że nie słyszysz, jak słodko śpiewają ptaszki. Idziesz prosto przed siebie jak do szkoły, a w lesie jest przecież tak miło. Czerwony kapturek otworzył oczy, a widząc promienie słońca tańczące wśród drzew i całe łany kwiatów, pomyślał: babunia ucieszy się, gdy jej przyniosę ładny bukiecik. Jest jeszcze dość wcześnie, zdążę na czas. I pobiegła w las, szukając kwiatków, a gdy zerwała jeden, wnet dalej spostrzegła inny, piękniejszy. Biegła więc za nim i coraz głębiej wchodziła w las. Tymczasem wilk pobiegł prosto do domku babci i zapukał do drzwi. Kto tam? Zapytała staruszka. To ja, czerwony kapturek, przynoszę babci ciasta i wina. Otwórz, babciu. Naciśnij klamkę, rzekła babcia. Za słaba jestem, aby wstać. Wilk nacisnął klamkę drzwi. Drzwi otworzyły się, a zwierz zbliżył się bez słowa do łóżka i połknął babcię. Potem ubrał się w jej koszulę i czepek, położył się do łóżka i zasunął firaneczki. Kiedy czerwony kapturek nazbierał tyle kwiatów, że już ich unieść nie mógł, przypomniała mu się nagle babcia i dziewczynka pobiegła szybko do jej domku. Zdziwiła się bardzo, że drzwi są otwarte, a wchodząc do pokoju pomyślała: o Boże, tak mi jakoś straszno, a przecież zwykle chętnie chodzę do babuni. Dzień dobry, zawołała,
ale nie otrzymała odpowiedzi. Zbliżyła się więc do łóżka i odsunęła firaneczki. Ujrzała babcię, która miała czepek mocno naciągnięty na twarz i bardzo dziwnie wyglądała. Ach, babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? Abym cię lepiej mogła słyszeć. A dlaczego masz takie wielkie oczy? Abym cię lepiej mogła widzieć. A dlaczego ręce masz takie wielkie? Abym cię lepiej mogła objąć. A dlaczego, babciu, masz taki brzydki, wielki pysk? Aby cię łatwiej zjeść. I w tejże chwili wilk wyskoczył z łóżka i połknął biednego czerwonego kapturka. Gdy wilk zaspokoił już swój apetyt, położył się z powrotem do łóżka i wnet zasnął, chrapiąc głośno. Młody myśliwy przechodził właśnie koło domu i pomyślał: jakże chrapie ta staruszka, muszę zajrzeć, czy się jej coś złego nie stało. Wszedł więc do izby i ujrzał na łóżku śpiącego wilka. Otom cię znalazł, stary szkodniku, zawołał. Dawno już cię szukałem. I chciał nabić fuzję i zastrzelić wilka, ale pomyślał sobie, że wilk mógł połknąć babunię i można ją jeszcze uratować. Nie strzelił więc, lecz wziął nożyczki i rozciął śpiącemu wilkowi brzuch. Natychmiast wyskoczył czerwony kapturek, wołając: ach, jakże się bałam, tak ciemno było w brzuchu wilka. A potem wyszła i stara babcia, żywa jeszcze, ale ledwie dysząca. Czerwony kapturek przyniósł prędko kamieni, którymi napełnili brzuch wilka. Kiedy się zwierz obudził, chciał uciec, ale kamienie były tak ciężkie, że padł zaraz martwy na podłogę. Wszyscy troje ucieszyli się bardzo. Myśliwy ściągnął z wilka skórę i poszedł z nią do domu. Babcia zjadła ciasto i wypiła wino przyniesione przez dziewczynkę, a czerwony kapturek pomyślał: odtąd nigdy nie będę biegała po lesie, gdy mi mamusia zabroni. A teraz inna wersja końcówki, bo ta końcówka była trochę straszna. To jest wersja, którą napisał Jan Brzechwa. Posłuchajcie. Gajowy mu do gardła przystawił dwururkę. Hej, wilku bury, łapy do góry, coś zrobił z babcią i czerwonym kapturkiem. Oddawaj je, bo ci szyję kulami przeszyję. Ojej, po co tyle hałasu? Zapomniałem wrócić do lasu. Zaspałem, bo myślałem, że to niedziela. Błagam, niech pan nie strzela. Litości, panie gajowy. O litości nie ma mowy. Będziesz miał wilku nauczkę, oddawaj tu babcię i wnuczkę. Liczę do trzech, a potem... Już je oddaję z powrotem, tylko niech pan tę lufę odsunie. Muszę się wytężyć, maluczko. Masz pan babunię razem z wnuczką. I wyobraźcie sobie, że z paszczy wyskoczyły mu obie, nienaruszone, a przy tym w stanie całkiem przyzwoitym, babcia nawet uzdrowiona. Czerwonego kapturka chwyciła w ramiona i tak się całowały, ściskały, cieszyły, że odzyskały zaraz i humor, i siły. Potem się gajowemu rzuciły na szyję. Niech nam pan gajowy żyje 100 lat albo i więcej. Gajowy był w siódmym niebie, okręcił babcię dookoła siebie, uściskał się z czerwonym kapturkiem, a wilka związał bardzo mocnym sznurkiem i zawiózł od razu prosto do Warszawy. Oto jest koniec bajki i koniec zabawy. Okej, mam nadzieję, że słuchaliście uważnie, bo teraz są 3 pytania do naszej bajki. Pierwsze, co mamusia załadowała do koszyczka kapturka? Czy butelkę z sokiem malinowym i chlebek? Czy butelkę wina i ciasto? Czy butelkę wody, ale wody z kranu, bo nie plastikową, i jabłuszka. Jak myślicie? Okej. Czas na pytanie numer 2. Jakiego koloru nakrycie głowy nosiła główna bohaterka bajki?
Czy był to kolor pomarańczowy? Czy był to kolor żółty? Czy czerwony? No i czas na pytanie trzecie, czyli ostatnie. Czego użył myśliwy do wycięcia babci i wnuczki z brzucha wilka? Czy użył łyżeczki takiej do miodu? Czy użył nożyczek? Czy użył scyzoryka, który zawsze nosił przy sobie? Jak myślicie? Tym razem nie podajemy odpowiedzi, bo jesteśmy pewne, że daliście radę. Jak nie, to jeszcze raz posłuchajcie bajki. Ja jeszcze, Malinka, chciałam z Tobą porozmawiać o wilku, bo ta historia tego wilka jest strasznie smutna tak naprawdę, bo on jedzie do Warszawy w tej drugiej wersji, ale on jedzie do Warszawy do zoo i tam będzie siedział. Popatrzmy, jak wilk jest przedstawiany w ilustracjach. Na ogół jest groźny, taki zębaty i taki nieprzyjemny, choć czasami jest bardzo przyjemny i uśmiechnięty. Znalazłam taką ilustrację Popatrz, gdzie wilk oświadcza się czerwonym kapturkowi. Jaka jest stara kapturka. Kapturka wygląda nie za młodo, ale wilk bardzo przystojny. Jakie nóżki, jaki ogonek. Ja bardzo lubię ten fragment, kiedy wilk przebiera się za babunię. O, ja też. I ilustratorzy mają wtedy chyba dużo radości z narysowania wilka w czepeczku. A czy ty wiesz, o co chodzi z tymi firaneczkami? Bo tam w pewnym momencie jest, że kapturek odsłonił firaneczki i zobaczył wilka. No, nie do końca wiem. Otóż w dawnych czasach w domach było dosyć zimno, zwłaszcza nocą, bo piec przestawał grzać i robiło się naprawdę zimno. Dlatego łóżka były zabezpieczone takimi tkaninami. Taki był namiot jakby postawiony na łóżku i na noc zasłaniało się firaneczki i w środku, jak w namiociku, było całkiem ciepło. Dlatego trzeba było odsłonić firanki, żeby wyjść rano z łóżka albo żeby zajrzeć, kto w łóżku leży. Jeszcze pogadajmy o kapturkach. No, o tych jej czerwonych kapturkach. O tym jej czerwonym kapturku. W tamtych czasach wszyscy nosili coś na głowie, znaczy wszystkie kobiety, mężczyźni też, ale głównie kobiety. I to były właśnie zazwyczaj takie czepeczki, kaptureczki. I dzieciaki, i dorośli nosili coś na głowie. Ale dla czerwonego kapturka było to charakterystyczne, że miał ten jej kapturek taki nietypowy kolor. No właśnie, bo te czepeczki najczęściej były białe albo jakieś pastelowe, czasami bardzo ozdobne, ale rzadko czerwone chyba, skoro wszyscy mówili na nią czerwony kapturek, bo miała taki oryginalny kolor kapturek. Do tych kapturków były często, jak wychodziło się na dwór, dołączone takie pelerynki czerwone, więc mamy dużo też ilustracji kapturka w takiej czerwonej pelerynce. Z kapturem oczywiście. Ja przyznać, że pelerynki są bardzo malownicze, zwłaszcza czerwony kolor w lesie świetnie widać. Popatrz na ten piękny obrazek. Kapturek jest krasnoludkowym kapturku. Tak, świetny jest ten kapturek. Mi się strasznie podoba ta ilustracja. Mamy też ją w kapelusiku. No taka już bardziej elegancka. Taka francuska, można powiedzieć, prawda? Taki elegancki kapturek i babcia też, babcia wilk, bardzo też elegancka. A tutaj taka harcereczka. Tak, taka harcereczka w czym? W bereciku. To jeszcze powiedzmy o tym. W prasie znalazłam ówczesnej, na przykład to jest Bostońska Gazeta, były ogłoszenia takich książek do wycinania, że dzieci bawiły się wycinając z kolorowych ilustracji, wycinając takie nakładane ubranka. I też były takie teatrzyki. No i wy też tak się możecie pobawić. Tak, bo znalazłyśmy z Marianką linki do stron, z których można ściągnąć PDF-y i wydrukować sobie na kolorowej drukarce albo na czarno-białej i pokolorować i poustawiać sobie, popatrzcie, całe scenografie do czerwonego kapturka i ubranka dla czerwonego kapturka w bardzo modnych w XIX wieku strojach. To chyba tyle. No. Do zobaczenia za tydzień. No tak. A tutaj jest jeszcze wersja takiej zabawki ruchomej. Też możecie wyciąć i połączyć potem jakąś szpileczką albo pineską i mieć ruchomego czerwonego kapturka i wilka. To pa! To pa!